Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach informuje, że 9 lipca planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 74 w Kielcach, a więc ulicy Jesionowej i Świętokrzyskiej z ulicą Warszawską. W związku z remontem wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Prace będą obejmowały całą powierzchnię skrzyżowania i będą polegały na frezowaniu zniszczonej nawierzchni, wykonaniu nowych warstw bitumicznych, regulacji studzienek, naprawach w obrębie wysepek kanalizujących. Ruch w czasie robót będzie się odbywał po jezdniach zawężonych do jednego lub dwóch pasów ruchu. Będzie sterowany za pomocą czasowej sygnalizacji świetlnej. Uwaga, niedostępne będą relacje dla skrętu w lewo z każdego wlotu. Będą one możliwe jedynie przez sąsiednie skrzyżowania, to znaczy przez skrzyżowanie ulicy Jesionowej z Zagnańską i skrzyżowanie Alei Solidarności z ulicą Świętokrzyską. W obrębie remontowanego skrzyżowania niedostępne będą przejścia dla pieszych. W związku ze zmianami organizacji ruchu Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził okresowe zmiany w kursowaniu niektórych autobusów komunikacji miejskiej. Linie 7, 13, 36, 102 oraz 110 nie będą kursowały przez skrzyżowanie warszawskie z Jesionową i Świętokrzyską i od 9 lipca przez około miesiąc pojadą częściowo zmienionymi trasami. Autobusy linii numer 4 i 114 kursować będą z bez zmian. W pierwszym etapie remontu ruch w obrębie skrzyżowania przekierowany zostanie za pomocą tymczasowych przejazdów na pasach rozdziału na wschodnią jezdnię ulicy Warszawskiej i będzie odbywał się jedną jezdnią w obu kierunkach. W tym czasie remontowana będzie zachodnia strona skrzyżowania od ulicy Jesionowej. Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 74 będą mieli do dyspozycji po jednym zewnętrznym pasie ruchu w każdym kierunku. W drugim etapie remontu będą to pasy wewnętrzne. W trzecim i czwartym etapie remontowana będzie w sposób analogiczny wschodnia część skrzyżowania, od stanowiącej odcinek drogi ekspresowej S74 ulicy Świętokrzyskiej przy skierowaniu ruchu na zachodnią jezdnię ulicy Warszawskiej. W związku ze spodziewanymi utrudnieniami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce prosi wszystkich użytkowników o wyrozumiałość, zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego i zmieniającego się tymczasowego oznakowania. Prace remontowe wymagające istotnych zmian organizacji ruchu powinny zakończyć się w ciągu 4 tygodni. W celu zminimalizowania skutków zmian organizacji ruchu w związku z remontem zwraca się z prośbą do kierowców, aby w miarę możliwości w tym czasie wybierali alternatywne trasy w zależności od celu podróży z ominięciem skrzyżowania.